Juju, daj pomidor. Siema, siema, jest 7. 7:35. No, 7:35, ja jestem kurwa zamulony w chuj. Jest mega pizgawa, minus 11 stopni, a my jedziemy na busa do Głogowa. No, do Bija jedziemy. Bijemy mu na chatę. Wjazd na chatę się szykuje. Więc w tamtą stronę, nara. Jesteśmy już na miejscu. No. Jest mega pizgawa. Tam niby pokazuje minus 9 stopni, a na telefonie minus 11, masakra. Masakra. No i czekamy na busa. No. Patrzcie, kurde, czekaj, pokaż na tym, na szybie. Tam. Kurwa. Co się dzieje? To się odpierdoliło. No, my tak więc czekamy i widzimy się w sumie albo w busie, albo już w Głogowie, więc... No, widzimy się wtedy albo w busie, albo w Głogowie, zobaczymy jeszcze. Elo. Jesteśmy po odwiedzeniu Bio. Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl. A tam kto jest? Bio i Justyna. Elo. Elo. Tak więc, tak jak obiecaliśmy. Szufla. Michał ma dobry humor, więc... Elo, witam Państwa. Ja nic nie widzę w tym telefonie. Też nic nie widzę, ale... Chyba widać coś. No. Pomacham ładnie. Tak dzień więc... dobry! Dzień dobry! Tak więc odwiedziliśmy Bio i wszystko jakby poszło z powodzeniem. Bio się najebał. Tak. Nie, nieprawda. Coś znowu. Dobra, a teraz będzie mogłem wracać do Lubina. Wyzerował wódeczkę jak niemowlak małą buteleczkę z mlekiem. A jest dopiero 13. Tak więc... Chyba się pojebało. To się wytnie. To też się wytnie. Jak to? Buziak ode mnie? Dobra. To się tylko zostawi i reszta się wytnie. No, tak więc... Widzimy się na podsumowaniu tego dnia i... Oni są pojebani. Ludzie, tak mniej więcej wyglądało nasze spotkanie z Bio. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście z nami. Mieliście jeszcze możliwość tam obejrzenia sobie podczas naszej podróży tego wspaniałego krajobrazu, który był zaraz po lewej stronie, tam wiecie, lasy i tak dalej. A co do tego, no cóż, jak widzieliście, byliśmy tam jakby urywek spotkania, bo po prostu w nadzwyczajnym świecie nie było czasu, żeby nagrać tak jakby, wiecie, jak byliśmy u Bio faktycznie w domu. Więc po prostu, no, mamy... coś takiego nagrane i mam nadzieję, że wam się to podobało, pomimo mojej tam pijanej wstawki. Ale wiecie, czasami każdy musi się napić, że tak powiem. Reasumując, mam nadzieję, że to spotkanko się powtórzy. Jeżeli Bio będzie chciał, to być może sobie zrobimy właśnie kolejnego takiego vloga, jak drugi raz przyjadę. No i cóż, Bio, naprawdę, jeżeli to oglądasz, jeszcze raz cię pozdrawiam i dziękuję za ugościnę, bo naprawdę jesteś spoko ziomek. A was zapraszam do komentowania, jak i tam ocenienia, jak wam się to wszystko podobało. Również zapraszam na kanał mojej dziewczyny, która była na początku, jak i na mój kanał, jeżeli jesteś nowy oczywiście na tym kanale, oraz na kanał Bio, żebyście tam wsparli ziomka, bo odwala kawał dobrej roboty, póki co na razie nie nagrywa, ale wiecie, zawsze możecie tam łapeczkę w górę i subika zostawić. Tymczasem ja się z wami żegnam, to byłem ja, to byliście wy, trzymajcie się i cześć!